Moją wiedzę. Dzisiaj wam pokażę pociągi na grze Train Sim, a na stacji Chlubow, więc zaczynamy od prezentacji stacji kolejowej. Stacja kolejowa jest niskoperonowa, proszę bardzo, tutaj pokażę. Stacja kolejowa jest siecią trakcyjną z daszkami tutaj koło domków na przykład. Proszę bardzo. Tam mamy szlak na Suptow jakiś tam, a tam mamy szlak na jakiś tam skróż we Sleszko jakiś. Proszę bardzo. Tylko napiszę. Proszę bardzo, teraz czekamy na pociągi, które tutaj powinny za chwilę wjechać. Proszę bardzo. Tutaj niestety widzowie nie ma przejść pod ziemią, więc przechodzę przez tory tak nielegalnie. Więc czekamy na pociąg. Proszę bardzo, jeszcze obejdziemy się peronami. Tutaj mamy jakąś windę, która jest fałszywa tutaj. Zobaczcie, widzę, tutaj jest taka ścianka. Proszę bardzo. Tutaj mamy taki supełek, który trzyma daszek. Tutaj mamy sieć trakcyjną. O, wyszło idealnie. Proszę bardzo. I tutaj taki ten jest. Takie nowe, takie żółto-czarne, takie te są. Więc czekamy, widzowie, na pociąg, który powinien wjechać. Nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy mają wjechać pociągi tutaj. Tutaj nie ma żadnych tablic, nie ma określonych pociągów. Więc właśnie czekamy sobie na pociąg. Niestety tutaj na... bo ja to, widzowie, nagrywam z Xboxa takiego, tego. Więc nie mogę tutaj w ogóle nic zrobić, jakby, że... zrobić cięcie na przykład, nie mogę. Więc musimy czekać, tylko mi pozostało wyciszenie. Więc jakby to będzie podobny live. Więc czekamy sobie na pociąg nadal. Tutaj żadnego pociągu jeszcze nie ma. Tutaj mogą jakieś pociągi towarowe jeździć. Nieraz się tutaj spełnią. O, tutaj mam następną windę. O, proszę bardzo, tutaj mamy następny peron, nawet tor kolejowy. Więc już, widzowie, mamy, proszę bardzo, tutaj, gdzie ja mam ten taki palec. Tutaj semafor 334. Ja na Skalkowicach będzie ten. Dlatego chyba będzie jakiś przelot przez Sopotoł i ten. Powinien wjechać pierwszy skład. Nasz na filmu. Tutaj mi się, widzowie, zresetowały, jednak nie, bo widzowie tutaj się resetują co 8 godzin nawet. Już mam wszystko porobione. Wszystko te, poodblokowane jakieś zadania. Więc czekamy sobie na pociąg. Proszę bardzo. Nie wiem, czy tutaj może być zapowiedź, bo ja tutaj od wczoraj zacząłem grać w tą grę. Dopiero pierwszy pociąg odblokowałem, teraz na wagon sobie dorabiam. Za 35 tysięcy. Wagon, taki czeskie drachy, nawet taki inny. Proszę bardzo. Tutaj mamy okolice, możemy się przejść chociaż koło tej okolicy. Będziemy patrzeć na perony. Tutaj mamy perony, a tutaj jest droga. Tutaj mamy taki domek. Taki podobny są, widzowie, w Dzierżoniowie, bo widzowie, tutaj w Dzierżoniowie jest taka restauracja. Tutaj można wejść sobie i zjeść. I tutaj mamy wtedy widok na pociąg wtedy. Nasze nabusy na przykład, które tutaj wjeżdżają na przykład do Wrocławia. Różnie to jest, bywa. Lecimy. Czekamy, widzowie, na pociąg nadal.
dlatego piszę teraz z osobami, które powinny wystąpić w tym odcinku. W linku, widzowie, w opisie będziecie mieli linki do kanałów. Chyba jedna osoba nie ma, ale przed chwilą widziałam jedną osobę, która napisała kanał. Więc pozdrawiam osobę. Chwileczkę nie pamiętam, jaka nazwa była kanału. Chwilka, widzowie, tylko nie mogę znaleźć, bo reklamy lecą mi. Czekajcie, widzowie, włączę dźwięki. Pozdrawiam kanał, nawet osobę, Koleje w Świdniku i nie tylko, pozdrawiam, więc czekamy na pociąg. Właśnie ta osoba będzie jechała przez stację Chlubą. Tak się nazywa ta stacja, taka Chlubą. Tak dziwnie trochę. Proszę bardzo, możemy jeszcze sobie zobaczyć semafory tam, bo też są tam semafory. Jeszcze, widzowie, mieliście trika. O, widzowie, jedzie pociąg towarowy. Towarowy jedzie. Proszę bardzo, jedzie pociąg towarowy. Dziękuję za trąbnięcie. EP1 nawet. Tak się nazywa. Pojechał pociąg towarowy. To chyba czeskie drachy był lub PKP Cargo. Więc czekamy, widzowie, na pociągi pozostałe. Tutaj już, widzowie, na boku widzicie na czacie tutaj, co ja piszę nawet. Proszę bardzo. Jeszcze mieliśmy RP1. Co z tego słyszałem. Proszę bardzo, tutaj mamy jakiś znaczek, taki, że nie można tej sieci trakcyjnej dotykać, bo jeden taki filmik nawet widziałem, jak jakąś tam belkę, jakiś metal powoli dawali na dół i na sieć trakcyjną kolejową zahaczyli, no i tak wybuchła jakby ta sieć trakcyjna, że cała się rozłączyła. Tak widziałem na śmiesznych filmach. A tutaj mamy, że możemy dotknąć sieci trakcyjnej, bo to nawet nie ma prądu, nawet nas to nie resetuje. Proszę bardzo, tutaj mamy godzinę określoną. PM, nie pamiętam, jaka to godzina, nie znam nawet się trochę na PM w takich godzinach, o takich, co tutaj, widzowie, widzicie. O. Tutaj mamy, widzowie, się zbliżamy do semaforów, takich kolejowych, poza peronem tutaj już są, stoją, tak się prezentują, nie wiem, czy to, widzowie, w Słowacji są takie semafory, czy w Czechach jesteśmy teraz w grze, bo są podobne semafory w Czechach i w Słowacji. Możemy jeszcze się wspiąć raz tak, ten sobie robi i sobie staliśmy, widzowie, na S1, czyli na stój sygnale. No i robiliśmy, bo i dwa pociągi, widzowie, nam przejeżdżały na boku. I wtedy mieliśmy sygnał stój. Wtedy chciałem tak się nie wspinać, ale tak pouderzać w ten semafor. I nagle wchodzę tam na samą górę nagle. No i jak tam weszłem, no to się semafor podał na żółto. I to jest właśnie, nie zdziwiło, czy to ja popsułem, czy to się podało. Tutaj mam, widzowie, takie te jakieś cegiełki, nie wiem, co to jest. Takie cegiełki, które utrzymują tą sieć trakcyjną lub linę jakąś. Proszę bardzo. Tutaj nam mamy takie odświetlenie, takie, te. Więc widzę, czekam na następny pociąg, bo tutaj rzadko jeżdżą pociągi w tej grze, bo teraz co
Po pierwsze jest oto taka godzina, tylko czekajcie widzowie. Jest teraz godzina widzowie 19:08. Dziękuję bardzo. Niestety widzowie odłączyłem komputer od ładowania, dlatego tak będzie lagowało nam. Jak będę uruchamiał ładowanie lub wyłączał, to tak zawsze będzie lagowało przez chwilę. Ale później nie będzie. Tutaj co chwilę mamy takie coś. Więc czekamy. Na pociąg, bo tutaj mówiłem, już widziałem, że tutaj rzadko jeżdżą pociągi. Możemy sobie jeszcze coś poustawiać, sobie możemy się pobawić. Na przykład dźwiękami. O, na 100% wolę. Ciśnienie wyłączone, włączone. Takie są tutaj ustawienia w tej grze. Tutaj mam godzinę, zadania. Czyli J. Tutaj możemy sobie dać pieniądze. Raz próbowałem wpisać jakiś kod, ale raz, no i nie wyszło. Nic, na przykład jakiegoś premiuma nie mam. Proszę bardzo, widzę, wjeżdża pociąg osobowy Intercity. Dziękuję za pozdrowienie. Proszę bardzo, wjeżdża pociąg czeskie Drachy. Tylko nie wiem do jakiej stacji. Nawet nie ma tej tablic. O, tam jest, ale nic nie pokazane. Dlatego sobie przejdziemy tutaj przez tory. Mam widzowie następny pociąg, jakiś długi, ten taki... Ja ten pociąg nazywam EIC, nawet nieraz Intercity. Proszę bardzo, się przejdziemy nawet po przedziałach. Jak nam widzowie odjedzie pociąg, no to ten... Proszę bardzo. Tutaj mamy takie coś, takie drzwi. Tutaj mamy number i destination, czyli do stacji. Ze stacji do stacji. Proszę bardzo. Tutaj można przejść. I raz tak właśnie widzowie, jak widzicie, raz wpadłem tak w ten. Wpadłem. O, drzwi zamykają na farcie ten. A się możemy sobie go jeszcze coś tam podganiać. Tutaj sobie staniemy koło świateł. Już rusza, dlatego chyba nie znajdziemy sobie już miejscówka, więc proszę bardzo, rusza pociąg czeskie Drachy, jakby widzowie wagony Intercity, takie, które się przesuwają na bok. Ło, takich widzowie wagonów nie widziałem, takich tych, tylko widziałem takie i tam z jakiejś Austrii, jakieś wagony tam były inne. No i widzowie, chciałem zbierać na pendolinę, ale to zbyt drogie bardzo, więc... Teraz zbieram na wagon, taki Intercity, co tutaj jechał widzowie przed chwilą. Zbieram teraz na niego. Jak widzicie widzowie, teraz tyle mam monet tutaj. Jeszcze prawie będę miał ten wagon. Jeszcze na końcu widzowie, jak będzie dobrze w czasie, to jeszcze się przejedziemy pociągiem, którym dzisiaj odblokowałem. Tutaj widzowie lewitujemy, latamy, bo tutaj jest taki niewidzialny ten. Powinno być tutaj zejście, ale chyba robią i teraz latamy. Jakby coś widzowie, jak nie będę się odzywał w przypadkach, to będę pisał. O. Dlatego czekamy widzowie na następny pociąg, bo tutaj też... Teraz jeżdżą SM42 polskie, bo są tutaj, ale szkoda, że nie ma na przykład polskiego pociągu takiego EIC. O, widzowie, mamy pociąg tutaj następny towarowy. Proszę bardzo, tutaj mamy taki pociąg towarowy. Już widzowie, chyba wiem, kto to jest, tej, co macie napisane. O, tutaj mam widzowie taki znaczek cargo. I przewozi drewno. Dlatego chyba widzowie, by zaraz będzie i jechał ten pociąg. Tak widzowie, nieraz mi wychodzi, że chcę chodzić i pisać. I nieraz mi tak chodzi, że W tak mi leci.
O, widzowie, pendolino nam się teraz piła na farta. Mam, widzowie, na farta pendolino. Nam się znalazło pendolino na farcie. Bo tutaj mało jest tych pendolino. Mało wjeżdża tych pociągów. Dlatego mamy takiego farta, widzowie, że tutaj się zaraz pił ten pociąg. Proszę bardzo. Ja nigdy, widzowie, tego pociągu nie miałem. Nawet go nie mam. Dopiero wcześniej ten. Odblokowałem dopiero pierwszy pociąg, a dopiero za niedługo będę miał drugi wagon. Napiszę, jestem w Polsce, mieszkam w Polsce. Ja w Polsce. Poland. O. Możemy zobaczyć sobie, widzowie, na pantografy tutaj. O. Proszę bardzo, tutaj mamy takie ciemniutkie te, ciemne szkła. Proszę bardzo, jeszcze się przejdziemy po tym pociągu ponad. Bo ja nigdy nie zobaczyłem. Dziękuję za trąbnięcie. Zobaczymy sobie wagony. O, widzowie, tutaj nie ma siedzeń. Ale za to okna niewidoczne. Tak, no nie ma siedzeń. Chyba robią ten pociąg. Dlatego tak. Proszę bardzo, tutaj stoi pendolino. Właśnie, widzowie, miałam na niego zbierać, ale teraz tam. Proszę bardzo, tutaj. Ja tak, widzowie, jestem taki zdziwiony, że mają pendolino, ale chyba... O, widzowie, tam mamy Vectrona, jakiś pociąg inny, więc sobie przejdziemy górą pociągu pendolino, bo nie chce mi się robić kółka. O, proszę bardzo, wjechał pociąg. Proszę bardzo, wjechał pociąg. A można tutaj emotki, a jednak bym zrobił tego. Ale widzowie, realistyczny dźwięk tego, tego, jakby kolej do Śląska, taki podobny, jak otwarcie drzwi. Też tych wagonów nie widziałem w środku. My, widzowie, przechodzimy przez szybę, a tutaj możemy wypaść. O, proszę bardzo, tutaj ja ten pociąg chyba nazywam, widzowie, F07 lub EU07, taki pociąg, taki składzik. Znowu sobie przejdziemy tak, a jednak się nie da, to z peronu się da tylko, ale możemy się patrzeć chociaż w pociąg, tylko ten nawet. Dlatego tutaj, widzowie, są... O, widzowie, wjechał inny taki szynobusik, taki króciutki. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Nam rusza pociąg, który na nas trąbi, bo ja tak nielegalnie chodzę, ale może przez niego przejdziemy. Nie ma miejsca, widzowie, do przejścia. Dlatego tak muszę chodzić. Bo bym zrobił sobie na skróty, ale muszę jednak zrobić kółko. Bo ten. Tam, widzowie, wjechał nasz pociąg, taki drugi, inny. Jak widzowie, trwa ponad 18 minut. Ten film. Tak szybko to zaszło dla mnie. Tutaj mamy taki... No nadal pendolino stoi, nie wiem czemu. A tam mamy pociąg, drugi, inny. Ale mnie, widzowie, te pendolino zszokowało, że jest. Bo tak, no, mało się je spotyka, dlatego... Jeszcze się pociąg usunął. A tutaj stoi pociąg, który już nawet odjeżdża do Chlubą, czyli do tej stacji. Proszę bardzo, odjeżdża sobie. Nie wiem czemu. Może tak jest, że sobie jadą same. Gdzie te pociągi? O, widzowie, wjechał szynobusik. Taki pociąg, który nazywam jako szynobusa. Proszę bardzo. Jeszcze, widzowie, mamy nawet dwa szynobusy, które się za... Ten, mamy pociągi takie, szynobuski. Ja te właśnie pociągi tak nazywam.
szynobusa. Właśnie te pociągi właśnie nazywam jako szynobus. Bo one są dla mnie takie podobne do polskich szynobusów, bo tylko się różnią, różni się tylko kolor i drzwi, a inaczej to mamy. Tutaj możemy sobie zobaczyć na inny pociąg, który stoi z zamkniętymi drzwiami. Jaki maszynista? Nie wiadomo. Tutaj jest tylko pociąg jeden, który stoi. Proszę bardzo, tutaj mamy taki pociąg, szynobusik taki. Jeszcze nam się widzę, że ten pociąg nie trafił jak z SM42 w ogóle. Tutaj wszystkie pociągi od razu były, nam się przytrafiły. Proszę bardzo, tutaj mam trąbnięcie. Trąbnął maszynista. A tutaj możemy sobie jeszcze pooglądać pociąg, ale aby drzwi się nie zamkły. Idealnie się zamykają. Dlatego proszę bardzo, podejdziemy sobie tutaj. Więc czekamy na odjazd. Tutaj mamy już podany semafor do tego pociągu, a tutaj nie ma podanego dla tego pociągu. Dlatego chyba czeka. Bo widzowie, jak mamy odjazd z pociągu, ze stacji, przepraszam, no to mamy 60 sekund. Jak mamy stój, to mam 60 sekund na odjazd. No i jak pociąg nie przekroczy ten semafor, to wtedy on się zmieni na czerwony i następnie sobie powinno podać semafor. Dlatego czekamy na pociąg, na odjazd. Bardzo tutaj kurz ten leci taki. O, pociąg się usunął. A, ruszył. Więc możemy sobie ten, widzowie, pociąg pooglądać. O, nie wejdę tutaj. Nieraz skacze i nie da się wejść też. Dlatego to jest właśnie problem. O. Mamy wtedy tak. Coś się drzwi popsuły, widzowie, bo chyba tak naprawdę są zamknięte, a ten. Widzowie, nie, tak naprawdę to nie możemy wejść, ale może z drugiej strony. O, i mamy. Nie, widzowie, jak przejść na drugi wagon, na przykład tutaj, bo też się nie da. Ale możemy sobie pooglądać tutaj i... Nie, ja nie mogę, widzowie. Co ja mam? A tutaj mogę wejść? Nie. Tutaj jeszcze można wejść. O, tutaj weszliśmy na leciutko. Tylko aby drzwi nie były zamknięte. O, widzowie, można przejść. Tutaj nie wiedziałam, że można przejść do innego przedziału. Więc widzowie, ten pociąg chyba się będzie usuwał. Proszę bardzo, zaraz ten się usunie pociąg. Więc widzowie, będziemy po tym pociągu chociaż kończyć, może będzie part 2. Bo nie mam SM42. Więc widzowie, dziękuję za oglądanie, zapraszam na subskrypcję kanału, więc pa!